Był kiedyś taki teledysk grupy Break Machine, którzy tańczyli. Zobaczyło to się w telewizji. I tak to się zaczęło. Tak to wyglądało w 1988 roku. Gospodarze była wtedy grupa Flashboy z Gniezna, mistrz Polski, 87 rok. Grupa ta, Flash Boys, powstała po mistrzostwach Polski, pierwszych mistrzostwach Polski, na których żeśmy nie zdobyli kompletnie nic. Bo pojechały trzy grupy, drugi, zdaje się, tak? Drugi, tak. Ale, trzy czy cztery, tak, nie znam. Trzy czy cztery. Cztery grupy z Gniezna. Tak. Jakie? 96. 86. 86 rok to. Tak, i pojechaliśmy wtedy w te trzy czy cztery grupy, tak? No z cztery grupy z Gniezna wtedy jechały. No. Żadna nic nie zdobyła, z tym, że żeśmy błysnęli, wtedy Gniezno błysnęło. Wchodziło się jak gwiazda, bo tak było, Flash Boys jest pierwsze miejsce, nie ma Flash Boys, to mogli wtedy inni rywalizować. Bo tak praktycznie 8-7, 8-8, 8-9 tak było. To nie był jakiś tam sport czy coś takiego, to religia to może nie stosowne określenie, ale to było, słuchaj, tym się żyło, nie? Słuchaj, to... ja w pewnym czasie poczułem się artystą, prawdziwym artystą. No tak. Przypomnijcie, słuchaj, sobie 87 rok, jak ogłosili, że jesteśmy mistrzami Polski, to tak każdemu łezka w oku się zakręciła. Musicie to oddać. Gorzej było już 8-8, bo jednak żeśmy bronili tego mistrza Polski, ale się udało. Pamiętam wtedy, że jak ogłosili wyniki, nie, to wtedy normalnie tak się nachyliłem nad parkietem i patrzyłem, jak widziałem, jak normalnie na parkiet spadają łzy, nie? Mieliśmy o tyle trudniej, że to nie było na tej zasadzie, że były osoby, które mogły coś wytłumaczyć. Bo teraz takie a takie elementy się ludzie potrafią, wykonują i zawsze jeden drugiemu może podpowiedzieć. My do tego wszystkiego, co robiliśmy, do wszystkich figur, do tego wszystkiego dochodziliśmy sami. Sami, na własnych błędach i jedynie jaka była możliwość, no to szczyt technologiczny, prawda, magnetowid był i mogliśmy puścić tam sobie jakiś film i zobaczyć w zwolnionym tempie, jak to ktoś tam robi, ale nie było osoby, która by powiedziała, jak należałoby to zrobić. Poza tym może nawiążę do tego i wszystkim organizatorom serdecznie dziękuję za cudowne nagrody, prawda, kiedy na przykład za mistrza Polski dostaje się na 8 osób obraz. Albo parasol plażowy. Albo parasol plażowy. Albo na przykład, prawda, kiedy się dostaje... Plecak ze stelażem. O tym chciałem powiedzieć. Na 8 osób plecak taki ze stelażem, nie? No nie wiem, kto miał go nosić, nie? Więc go sprzedaliśmy, poszliśmy na ten i po plecaku, nie? Tylko imprezy organizowane przez ludzi, którzy się tym zajmują. Dziś są nagrody, a tak? Jedziemy teraz do Mogilna, kurwa. Jutro jest i turniej w Mogilnie. Jedziemy ze względu na to, że mamy blisko. Słuchaj, kurwa. W zeszłym roku byliśmy w Mogilnie. Baner PZU. Na scenie, nie? Ale to chodziło o to, czy jesteście ubezpieczeni, jak się połamiecie. No to właśnie a propos. Mamy podpisać listę, że tańczymy na własne ryzyko, ponieważ, kurwa, jeśli chodzi o ubezpieczenie, nie? Że oni... No, pasuje ci to? A ja mówię, to po chuj wam ten baner, nie? Ja po przynajmniej pół roku zacząłem iść tym kierunkiem, że chciałem, żeby to był mój zawód. Chciałem to robić do końca życia i do dzisiejszego dnia żałuję, że mi się to nie udało. Ale jak zresztą tutaj Maciej mówił, bo ja na dzień dzisiejszy nie jestem zorientowany w temacie, ale wygląda to w ten sposób, że wtedy na własnej skórze odczułem, że z tego się nie da wyżyć. Dziś, chociaż czasy się zmieniły, jest jak widać, choćby powiedzieć Macieja, jest ciężko, a wtedy za przeproszeniem była generalna dupa. Generalna dupa. Bo pamiętam, sorry Piątuś. Niech ludzie widzą, jakie to było śmieszne, prawda? Kiedy się jedzie na pokaz, kiedy się odpieprza naprawdę charówę i pamiętam, jak byliśmy w Lednogórze i dostaliśmy za pokaz, gdzie z nieoficjalnych informacji kasę porządną właśnie Miejski Ośrodek Kultury zwinął, a my dostaliśmy takie wynagrodzenie, że stać nas było, żeby sobie kupić nie śląską, ale parówkę z bułką i musztardą.
a na dodatkową porcję musztardy już nie starczyło. Idziesz do firmy, która pójść jaki zapierdala na ciuchach, na czymkolwiek, nie? I rozmawiasz, na czym by polegał sponsoring. No na wszystkim, tylko nie pieniądze. Czyli na czym? No możemy wam dać koszulki. I pasuje ci, kurwa? Pierwsze mistrzostwo Polski, drugie mistrzostwo Polski i w momencie, kiedy się zaczęło dziać z tym towarzystwem tanecznym, że o, bo może być gdzieś na mistrzostwa Europy albo dalej, to się nagle co stało, kurde? Są mistrzowie Polski, są wicemistrzowie, a na mistrzostwa Europy pojechał kto? Jakaś tam Warszawka. 8-7. Zdobyłem mistrza Polski, to zdobyłem go solo, ale ex aequo, ze Stankiem z Warszawy. I wszyscy, nie że mi wlewali, powiedzmy z tancerzy i tak dalej, mówili, że powinienem sam jako jeden zdobyć, ale i wszyscy mówili wokół, że to śmierdzi czymś takim, że on jest z Warszawy, no i sorry Winnetou, no musiał też, nie, być. Fakt faktem, nie ujmując jemu, był dobry. Ja po tym, prawda, mistrzu Polski, tym bardziej, że grupowo, prawda, w grupie tutaj zdobyliśmy i solo, to naprawdę myślałem, że no może nie egoistycznie, ale myśląc o samym sobie, to myślałem, że tak jest. Teraz nastąpił ten moment, chciałem, nie? No, dostałem, prawda, chyba tu strzelam, 1000 zł na tamte pieniądze, które mi pozwoliły kupić sobie 3 koszulki, wypić parę piw i na tym się skończyły pieniądze. I na tym też wszystko siadło i nic się nie wydarzyło, nic ale się nie stało. Tam... Bo trzeci raz chcieliśmy mistrza Polski zdobyć i odejść po prostu z honorami po prostu sobie ze sceny, jeśli chodzi o breakdance. No ale no niestety był jakiś facet z Krakowa, który po prostu, no mi się wydaje, że Flash Boysów akurat nie za bardzo sympatią darzył. No i w trakcie sędziowania, finału, podszedł sobie, co nie wolno sędziemu się kontaktować, podszedł sobie i powiedział 2 słowa i nie było trzeci raz mistrz Polski, tylko był wicemistrz Polski. W pewnym momencie miarka się przebrała, bo założyłem rodzinę i doszedłem do wniosku, że po prostu z tego się nie da wyżyć. Nie będę bez końca próbował. Ale taki był cel. Z wieloma talentami sądzę, że tak się dzieje do dnia dzisiejszego. Problem, nie mają siły przebicia. Problem też jest w tym, że co z tego, że super grupa, naprawdę tańcząca na takim poziomie, prawda, będzie się szanowała i nie będzie się sprzedawała, tak jak tutaj Maciej mówił, za byle grosze, nie? Jak w ich miejsce taki organizator imprezy weźmie, no powiedzmy, słabszych, ale zapłaci im te ochłapy i sru, impreza została zrobiona. Gdyby wszyscy się zjednoczyli i powiedzieli, o nie, od dzisiaj nie. Jeśli chodzi o treningi, to powiedzmy, dowiadują się małolaty, że jest gdzieś sala, można przyjść ćwiczyć breakdance, jest 70 osób, za pół roku zostają 3. Albo to, albo nie ma zajawki, albo ma złe wyniki w szkole, mama nie każe. Jak mama nie każe przyjść na trening, to on się buja z kolegami w klatce. Taka jest prawda. To taka jest prawda. Jeśli chodzi o naszą grupę, w sumie wywodzi się ona, można powiedzieć, z ofensji, które powstało w Gnieźnie i składało się tylko i wyłącznie z ekipy z Gnieźnia. Po jakimś czasie zaczęli się właśnie z różnych wcześniej wymienionych powodów ludzie wykruszać, brak zajawki, a to dziewczyna nie kazała, a to rodzice nie każą, a to szkoła. Jak jest połamane! Stop!
reszta ekipy jest ze Szczecina, z Ciesławia, Torunia, Poznania i Żagania. Dlaczego tak? Ze względu na to, że można powiedzieć, że z tych miejscowości akurat najbardziej aktywne osoby w tej ekipie tańczą. Po prostu po jakimś czasie rozejrzeli się wokół siebie i okazało się, że rzeczywiście taki prawdziwy zapał chęci do tego i zacięcie mieli w swoim mieście tylko oni, a ze względu na to, że znaliśmy się od jakiegoś czasu, spotykaliśmy się na imprezach, odwiedzaliśmy się prywatnie, zgadaliśmy się, żeby po prostu razem też zacząć trenować. No i zaczęliśmy. Dostaliśmy się do światowych finałów i tego nam nikt nie odbierze. Jako pierwsza ekipa w Polsce przeszliśmy eliminację na Europę Wschodnią. Wygraliśmy, pojechaliśmy, dostaliśmy w dupę, bo co tu ukrywać. Nikt się niczego innego nie spodziewał. No ale jako pierwsi to zrobiliśmy. No wygraliśmy tam jeszcze trochę imprez. Ale nie to w breaku jest najważniejsze, żeby wygrywać imprezy. Po prostu spotykamy się razem, cieszymy się ze swoich postępów, no i zapierdalamy. Nie ma co czarować, często po 5-6 godzin dziennie. 3, 4. Moja przygoda z breakdancem zaczęła się w latach 1988-89. Zaczynałem w Uskarnie, w piwnicę. W momencie, gdy widziałem plakaty, gdzie był robiony kurs przez grupę Flash Boys, zapisałem się. Po paru miesiącach wzięli mnie do grupy i zaczęły się. Oni już byli mistrzami Polski dwukrotnymi. Pojechałem z nimi trzeci raz, zdobyliśmy wicemistrza. No i tańczyłem cały czas, a wszystko do pewnego momentu klękło. Czyli rozpada się trochę grupa, niektórzy zostali, nowe nabory, te sprawy. W końcu wszyscy odeszli i postanowiłem to ciągnąć sam dalej. Prowadziłem kursy nie tylko w moim mieście, w rodzinnym Gnieźnie, też w Miosławie, w Poznaniu, w Kaliszu, w Środzie. Mam kontakt z ludźmi, którzy przyjadą do mnie i z miłą chęcią sobie potańczymy, porozmawiamy sobie o starych czasach. Tańczę to, bo po prostu nie robię z tego żadnych mega dużych pieniędzy. Są pieniądze, jakieś pokazy nieraz wychodzą, ktoś zapłaci, aczkolwiek nie wszyscy płacą tak, jak mówią. Na tym ja się nie dorobię, aczkolwiek są ludzie, którzy może nie zrobili mega pieniądze, ale tańczyli za jakąś kasę, mieli jakiegoś sponsora. W Uskarnie, gdzie mieliśmy głupi stół pingpongowy, żeby się nie nudzić. No i poszło tak, stół poszedł w długą, mata i trzaskaliśmy. Matę wtedy, żeby mieć, to trzeba było mieć dużo pieniędzy. Głupi skrawek med na med, żeby coś tam robić, jakiś piruet na ręce, coś takiego, kręcić się na głowie. Chociaż nawet jeszcze o tym wtedy nie myśleliśmy. I tak przepękaliśmy tam w garażu. 4 osoby trenowaliśmy. Przepękaliśmy tam z 8 miesięcy. Przyszło lato, poszliśmy do garażu, zaczęliśmy trenować już na sali gimnastycznej, gdzie były lustra, parkiet, był ktoś, kto mógł nam pokazać. Żeby zdobyć taki film kiedyś jak Beat Street, było ciężko, aczkolwiek zdobywaliśmy Beat Street, breakdance, filmy, jedynkę, dwójkę. Z tego się ściągało. Tak jak mówię, zacząłem
tańczyć, wciągłem w tą swoją dziewczynę, która mi się wydaje poziom jakiś reprezentuje. Może nie najlepszy, jeśli chodzi na Big Ears, ale coś potrafi. I tak stworzyliśmy później drugą grupę, trochę przerwy było. Stworzyliśmy krótko skład i właśnie Toady, który ode mnie, u mnie od początku trenuje, czyli 5 lat, 5, 5,5 lat, jest, no, na, wydaje mi się, wymiata nieźle, nieźle, naprawdę. Także no, jego dyńka mówi sama za siebie, nie? Człowiek tańczy, po pierwsze, no bo nie było też co robić. A żeby skończyć je gdzieś tam na krawężniku, spać na ławce, nie dla mnie to jest. Większość z nas teraz w ogóle nie mogłaby sobie wyobrazić jakiegoś takiego dnia normalnego, bez jakichś w ogóle, nawet nie bez treningu, tylko bez jakiegoś w ogóle przekminiania sobie w ogóle, co można jeszcze wykombinować, co można z czym połączyć, żeby fajnie wyglądało, żeby coś... Nie można w ogóle cały czas stać w miejscu, trzeba cały czas jakieś nowe rzeczy robić, nie można tak samo sobie wmawiać czegoś, że kurwa nie da się tego zrobić, bo jest w ogóle, wiesz... No bo nie da się tego zrobić, na przykład ja tego nie zrobię, tylko trzeba po prostu kombinować tak, żeby jakoś dojść do tego, nie? Wciągnęło mnie to, ja jak przyszedłem od razu pierwszy raz na trening, to wiedziałem, że trochę to będzie trwało, to moje tańczenie. No i nie wiem, no po prostu, no dlaczego inni grają w piłkę nożną, albo dlaczego inni grają w kosza, no nie wiem, ja to robię, bo lubię akurat. Tutaj chodzi o to, żeby pokazać siebie, nie tylko całą ekipę. Cała ekipa jest wtedy brana pod uwagę, kiedy jedziemy na zawody i prezentujemy całą ekipę, a... Ogólnie rzecz biorąc, to chodzi o to, żeby pokazać siebie. Pokazać to, co ja czuję, to, co ja mam w sercu, to, co mam tutaj w głowie. I żeby to przelać na parkiet. Jedni przelewają to na kartkę, drudzy przelewają to na ścianę. Ja przelewam to na swój taniec i na parkiet. I pokazuję takie rzeczy, których no, małpa by się nie powstydziła. Wszystko po prostu u nas się obraca wokół tego tańca. Nie zamykam, po prostu jeżeli... Wchodzę na trening, trenuję, wychodzę z treningu, nadal o tym myślę, wstaję rano, myślę o tańczeniu. Czasami idąc na ulicy mogę wymyślić jakiś numer i potem idę na salę i go trenuję. Wstaję o godzinie pierwszej w nocy, włączam sobie muzyczkę i na przykład w pokoju w ogóle, wiesz, jadę cały czas jakieś rzeczy, bo na przykład, bo to mnie męczy, na przykład siedzi mi w głowie jakiś numer, nie będę czekał do treningu, który jest na przykład za dwa dni, tylko wstaję o pierwszej w nocy i robię to, no dlaczego ja mam czekać? Albo się tańczy breaka, albo się nie tańczy, albo się rapuje, albo się nie rapuje, albo się maluje graffiti, albo się nie maluje graffiti. A nie mówi się, że ja raz mam zajawkę na to, a raz mam zajawkę na tamto. No to ja tak uważam po prostu.